Cześć! Witajcie w pierwszym, a zarazem w ostatnim styczniowym wydaniu Szkolnych Wiadomości. Za nami już tydzień nauki po przerwie świątecznej, a co zatem idzie, koniec pierwszego semestru. Czas przeznaczony na poprawianie ocen właśnie się zakończył. W ubiegły czwartek odbyło się spotkanie Rady Pedagogicznej, po której wszystkie oceny semestralne zostały zatwierdzone. Przynajmniej dwa tygodnie ferii zimowych, dokładnie od 20 stycznia do 2 lutego. Mamy czas wolny. Wraz z powrotem do szkoły rozpoczynamy drugi semestr. 10 stycznia w naszej szkole odbyła się uroczysta studniówka klas maturalnych. Przygotowania do tego wydarzenia już od dłuższego czasu szły pełną parą. Wiele pracy i zaangażowania włożyli w to nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice oraz oczywiście nauczyciele. Jednak ich trud nie poszedł na marne, ponieważ efekty były zachwycające. Jak wynika z wypowiedzi naszych szkolnych koleżanek i kolegów, ten wieczór na długi czas pozostanie w ich pamięci jako miłe i wyjątkowe wspomnienie. Jednak studniówka poza cudowną zabawą kojarzy nam się i przypomina o fakcie, że już za 100 dni nasi maturzyści przystąpią do bardzo ważnego egzaminu dojrzałości. My z naszej strony już dzisiaj życzymy Wam najlepszych wyników i trzymamy mocno kciuki. Powodzenia! 12 stycznia w naszej szkole odbyła się Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, do której przystąpili wszyscy chętni uczniowie oraz obowiązkowo osoby uczęszczające na biologię na poziomie rozszerzonym. Przebieg olimpiady nadzorowała pani Jolanta Stanicka. Na wyniki wciąż czekamy, liczymy, że będą jak najbardziej pozytywne. Od nas to wszystko na dzisiaj. Życzymy Wam miłego odpoczynku. Widzimy się po feriach. Do zobaczenia! Cześć! Pogoda na najbliższy tydzień nie zapowiada się zbyt optymistycznie. Przewidywana temperatura to od 1 do 3 stopni. Ogólnie będzie się ona wahać przez kolejne parę dni w okolicach od 0 do 6. Opady deszczu mogą występować sporadycznie lub wcale. Niebo będzie zachmurzone, czasem z przebłyskami słońca. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i zarazem będzie sprzyjać naszym planom wypoczynkowym. Trzymajcie się, cześć!